dalekiego kraju. Film Krzysztofa Zanussiego. W rolach głównych Sam Neill, Christopher Cuzanoff, Liza Harrow. W pozostałych rolach Kalwaria Zebrzydowska, Wielkanoc, rok 1926. Muzyka Wojciech Kilar. Zdjęcia Sławomir Idziak. Scenariusz Andrzej Kijowski, Jan Józef Szczepański przy współpracy Krzysztofa Zanussiego i Davida Butlera. Reżyseria Krzysztof Zanussi.
Zgubiłem syna. Karol Wojtyła ma 6 lat. Mały blondynek jak ten. Oni wszyscy wyglądają podobnie. Spokojnie, na pewno gdzieś jest. Karolu. Karolu, wszędzie cię szukam. Dlaczego on pije piwo? Jak to dlaczego? To Jezus. Tu w Wadowicach w 1920 roku urodził się Karol Wojtyła. Jego ojciec był emerytowanym oficerem intendentury. Matka Karola umarła, gdy chłopiec miał 8 lat. Starszy brat Edmund był lekarzem, zmarł na tyfus, którym zaraził się od pacjentów. Pod koniec szkolnej edukacji Karol poznał arcybiskupa księcia Adama Sapiehę, który później wywarł decydujący wpływ na jego życie. Karol został wybrany do wygłoszenia mowy powitalnej w imieniu szkoły, gdy arcybiskup wizytował Wadowice. Pod jej wrażeniem arcybiskup zapytał Karola, czy nie chciałby zostać księdzem. Karol odpowiedział nie. Postanowił studiować literaturę polską na Uniwersytecie w Krakowie. Pisał wiersze, a gdy rozwinął swe zainteresowanie teatrem, został członkiem zespołu Studio. Swój pierwszy sukces aktorski odniósł w wodewilu Kawaler Księżycowy. Grał w niej byka, jeden ze znaków zodiaku. W czasie wojny i okupacji niemieckiej Karol kontynuował studia w Krakowie. Kraków, rok 1939. Rzeczywiście niezła akustyka. Moglibyśmy organizować tu koncerty. Ten grobowiec przeszkadza. Trzeba go usunąć. Emigranci, poeci, samobójcy, nieudolni królowie, mity i cuda. Wszystko to literatura, a nie historia prawdziwego narodu. Dlatego tu jesteśmy i nigdy nie odejdziemy. Wkrótce powstanie tu prawdziwe państwo, oczywiście niemieckie. Fortuna jest zmienna, ale Bóg czyni cuda. Co ksiądz powiedział? To, co odparł jeden z moich poprzedników królowi szwedzkiemu przed 300 laty. Tamten król powiedział dokładnie to samo, co pan i w podobnych okolicznościach. To znaczy w jakich? Mieliśmy już nieproszonych gości. Dopiero niedawno wyzwoliliśmy się spod zaboru, który trwał półtora wieku. Z naszej historii czerpiemy nadzieję, a także wizję przyszłości. Wasza historia to wasze sny. Śnijcie dalej. Kalwaria, rok 1940. Con
Już dobrze, tato. Tutaj się nie zatrzymają. Nieszczęście, zabrali mojego męża. Wczoraj zabił cielaka. Znaleźli mięso w piwnicy. Przyszli żołnierze i zabrali go. Władek, uciekaj. Oświęcim, rok 1941. Achtung! Baczność. Keine Sorge, wir kriegen sie alle wieder. Dostaniemy tych, którzy uciekli. Znacie prawo. Wy będziecie ukarani za ich przestępstwo. 10 mężczyzn pójdzie do bunkra na głodówkę, aż do śmierci. Pięć kroków do przodu, wystąp. Ty, wystąp do przodu. Moje dzieci. Wystąp, powiedziałem, moje dzieci. Ruszaj się, nie słyszałeś? 5 kroków do przodu, wystąp. Pięć kroków, wystąp. Stań tam. Moje dzieci. Litości. To nie moja sprawa, do szeregu. O co chodzi? Panie Lagerführer, niech pan mi pozwoli zająć miejsce tego człowieka. Kim jesteś? Księdzem. Nazywam się Kolbe. Zgoda.
Bo naród bywa na takiej katuszy, że kiedy zwróci wzrok ku jego męce, nawet odwaga załamuje ręce. Te pokolenia żałobami czarne, powietrze tylu klątwami ciężarne, tam myśl nieśmiała zwrócić lotów, sferę okropną nawet ptakom grzmotów. O Matko Polsko, Ty tak świeżo w grobie złożona, nie ma sił mówić o Tobie. W swoich planach naziści widzieli Polaków jako tanią siłę roboczą. Kultura polska skazana została na zagładę. Zamknięto szkoły, teatry i muzea. Zajęcia uniwersyteckie odbywały się w konspiracji. Zespoły teatralne dawały przedstawienia w mieszkaniach prywatnych. Aktorom i widzom groziło aresztowanie i obóz koncentracyjny. Szczególna polityka dotyczyła ludzi młodych. Wyłapywano ich na ulicach. Wielu studentów ratowało się przed przymusowymi robotami, podejmując pracę w fabrykach. Karol Wojtyła został robotnikiem w fabryce sody oczyszczonej Solvay. Wojtyła, chodź już, szybko. Biedny człowiek. Trzeba go zawieźć do szpitala. Stać! Człowiek uległ wypadkowi. Tu jest przerwa. Długa przerwa. A potem wystąpi do przodu Wojtyła. Mogę to zagrać do przyjścia Karola. On się nie spóźnia. Poczekajmy. Nie, musimy kontynuować. Nie możemy próbować tylko wtedy, kiedy będą sprzyjające okoliczności. Moglibyśmy czekać wiecznie. To Karol. Nie taki dzwonek. To ktoś obcy. Schowajcie książki. Spokojnie, nie zapomnijcie, że przyszliście na podwieczorek. Marian. Dobry Boże, wyglądacie jak Niemcy. No tak, dostaliśmy przepustki. Mój przyjaciel Tadek chciałby spróbować swoich sił jako aktor. To moja siostra Wanda. Dzień dobry. Więc jak, przedstawisz go profesorowi? Czy to Karol? Nie, mój brat i jego przyjaciel Tadek. Witaj, Marianie. To teczka Karola Wojtyły, pokaż.
Tak, to jego. Wszędzie nosi ją ze sobą, nigdy go bez niej nie widziałem. Nie przyszedł do pracy. A to znalazłem w nocy na ulicy, dlatego przychodzę. Tak, należy do Karola. Teologia. Czytał to zawsze, gdy tylko miał czas. Coś nowego? Nie, od wczoraj nikt go nie widział. Nie ma rodziny? Ojciec umarł w zeszłym roku, został sam. Może nie jest tak źle, jak myślisz. Jeśli nie wróci do wieczora, zaczniemy go szukać. Ciągle nieprzytomny? Tak. Nie przeszkadzajmy. Siostro, niech siostra mu to da, gdy przyjdzie do siebie. Nocy cicha. Gdy wschodzisz, kto ciebie zapyta, skąd przychodzisz? Gdy gwiazdy przed sobą rozsiejesz, kto z tych gwiazd tajnie przyszłej drogi twej wyczyta? Zaszło słońce, wołają astronomy z wieży. Ale dlaczego zaszło, nikt nie odpowiada. Ciemności kryją ziemię i lud we śnie leży. Lecz dlaczego śpią ludzie? Nikt nie odpowiada. Co się z tobą dzieje? Nic takiego. Byłeś już w getcie? Nie. Co mamy robić? Zobaczysz. Nie gadać. Nie zdradź mnie. Zostaw mnie tutaj, proszę. Jest tu jeszcze ktoś? Nie. Zabraliście wszystkich. Mnie udało się ukryć. I czekałem, kiedy mnie zabiją, ale... Nie powiesz o mnie, prawda? Oczywiście, że nie. Ale pracujesz dla nich?
Jestem w Baudinzacie. Inaczej zabraliby mnie na roboty. I tak tam wyląduję, jeśli znajdą mnie z tobą. Nie. Rozstrzelają cię. Można się stąd jakoś wydostać? Po dachach. Dlaczego wcześniej nie uciekłeś? Bałem się. Jestem z Żydem. Jeśli nas złapią, to zabiją. Proszę pomóc mi go uratować. Zrobię, co można. Gdzie on jest? Przy wejściu. Przyprowadź go do zakrystii i czekaj. Ja nie wiem, nie wiem, ja nic nie wiem. Był w mojej grupie. Po prostu odszedł, zniknął. Może leży gdzieś pod gruzami. Ja tego nie wiem. Gotowi? Zacina się. Już dobrze.
Ruszać się. Szybko. Wiem, że moja rodzina będzie starała się mnie wyciągnąć stąd. Powinni próbować, czy lepiej nie. Mam jakąś szansę? Masz coś do jedzenia? Nie. Kto to jest? Był skazany na śmierć. Pewien ksiądz zajął jego miejsce. Zginął w bunkrze. Teraz ten klęczy po całych nocach. Nigdy jeszcze nie widziałem arcybiskupa tak zatroskanego. Dziwi to księdza? Jeszcze parę tygodni temu wydawało się, że Niemcy zostaną wyparci z Warszawy. Teraz pustoszą miasto i tłumią powstanie. Czy to samo może stać się tutaj? Oni nie dopuszczą, by Kraków stał się drugą Warszawą. Dlatego wyłapują wszystkich młodych mężczyzn. Gdyby Rosjanie weszli do Warszawy... Tak, ale oni nazywają to strategią. Wojna się kończy, teraz nadchodzi czas na politykę. Proszę skontaktować się ze wszystkimi studentami. Trzeba ich tutaj sprowadzić. Dzisiaj, zaraz. Nie chciałbym, aby Niemcy ich wywieźli. Ulica staje się dla nich niebezpieczna. Ubierzcie ich w sutanny. Pora, aby wreszcie wyglądali jak prawdziwi seminarzyści. Proszę zabrać wszystkie sutanny, jakie ksiądz może zdobyć. Moje także. Mamy zamiar otworzyć seminarium? Niemcy mogliby zaaresztować rektora. Ja będę rektorem. Niech mnie biorą. Gdzie mamy ich ulokować? Oczywiście tutaj. Ekscelencjo, nie wiem, czy zdołam ich wszystkich sprowadzić. Jest mobilizacja. Niektórych obowiązują rozkazy. My też jesteśmy armią.
Polska nas także potrzebuje. Może nas nawet bardziej. Niech więc ksiądz im to powie i przyprowadzi ich tutaj. I proszę powiedzieć młodemu Wojtyle, że koniec z teatrem. Ruszamy do walki, świecąc własnym przykładem. Proszę się spakować, pan się przeprowadza. Na jak długo? Na zawsze. W styczniu 1945 roku znów ruszył front, na którym od 5 miesięcy nic się nie działo. Niemcy stłumili powstanie i całkowicie zniszczyli Warszawę. Błyskawiczna akcja Rosjan uratowała Kraków przed podobnym losem. Kilka dni po zajęciu Krakowa Rosjanie wyzwolili Oświęcim. Jednak Niemcy wywieźli większość więźniów do innych obozów w głąb Rzeszy. Wielu z nich, uwolnionych później przez Amerykanów, błąkało się po Europie. Rzym, rok 1945. Kraków, rok 1945. No, chodź, Józefie. Nie. Idź sam, ależ chodź. Będzie ci tu dobrze, jesteś moim przyjacielem. Możesz u nas mieszkać. Nie ma mowy. A dokąd chcesz iść? Przecież nikt z twojej rodziny nie żyje, to prawda. Nikt na mnie nie czeka, ale tyle jest do zrobienia. Nie mogę tracić czasu. Jakoś dam sobie radę, idź już. Poczekam, aż dasz mi znak, czy u ciebie wszystko w porządku.
Mamo? Konferencja w Jałcie zmieniła granice Polski. Ziemie wschodnie włączono do Związku Radzieckiego. W zamian Polska otrzymała byłe tereny niemieckie na zachodzie. Niemców z tych terenów deportowano, a osiedlano na nich Polaków repatriowanych ze wschodu. Ta największa w dziejach akcja przesiedleńcza objęła ponad 10 milionów ludzi. 1/3 ogółu ludności Polski została pozbawiona ziemi ojczystej. Następna stacja to Galenau. Czy ktoś ma przydział do Galenau? Czy ma ktoś przydział do Galenau? Jak się ojciec czuje? Może potrzebne lekarstwo? Nie ma takiego, które by mi pomogło. Czy pan jest z biura repatriacyjnego? Tak. Gdzie ojciec ma przydział? Do Scherinfeld. To dość daleko. Może dotrwam. Jak długo jeszcze? Dzień, może dwa, trudno powiedzieć. Gdy tak tu siedzę, nasuwa mi się pytanie, co Bóg chciał nam powiedzieć, miotając tak nami po tym wszystkim, co przeżyliśmy? Kto wie, co Bóg chciał nam powiedzieć? Czy mógłby ojciec wyjaśnić, dlaczego Kościół, dlaczego papież nigdy ani jednym słowem nie potępił tego, co działo się w obozach koncentracyjnych? Nie, nie potrafię. Cokolwiek by jednak ludzie czynili, niezmienna jest boskość i mądrość Boga. O tym będzie mógł ojciec powiedzieć w swoim pierwszym kazaniu. A czy tam w ogóle jest jakiś kościół? Jeśli nie, to zbudujemy. Zobaczymy. Nie, nie mogę, to nie ma sensu. Proszę, niech wszyscy wejdą z powrotem do kościoła. Ksiądz musi się przygotować, nic tu po was. Proszę odpocząć, oni poczekają. Chciałbym się wyspowiadać. Ależ tu nie ma żadnego księdza. Złożę spowiedź przed Bogiem, a Pan jej wysłucha. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To niemożliwe, nie mogę tego zrobić. Proszę. Co ja mam powiedzieć? Nie jestem księdzem. Nie mogę. Del figlio dello Spirito Santo. Confiter de omnipotenti. Beate Maria Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beato Giovanni Battista Santis Apostolis, Petro e Paolo Omnibus Santis, et Vobis Fratres, quia peccavi nimis, cogitazione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima. Nie.
Dlaczego nie? No. Kiedyś ci się spodoba. Nie martw się, przyzwyczai się. Potrzebny nam nowy dach. Coś takiego to ty. Skąd przybywasz? Z pogodnego nieba. Zawsze byś tylko żartował, bo brak mi odwagi. Co robisz? Wszystkiego po trochu. Jeszcze nie przyszedłem do siebie. A co zamierzasz? Pójść z tobą na spacer, jeśli pani pozwoli. Dokąd, madam? Do teatru, jak zawsze. Ten sam zespół? Ten sam. Wciąż razem. Są wieści o Marianie? Żyje. Bogu dzięki. A co z tym drugim, twoim przyjacielem? Myślisz o Karolu Wojtyle? Wygrzebał się? I to nawet bez szczególnego uszczerbku, ale opuścił zespół, rzucił teatr i nie pisze wierszy. Wkrótce otrzyma święcenia. Już wtedy był klerykiem, ale nikomu o tym nie mówił. Coś takiego. Marian też chce być księdzem. To już epidemia. Jesteśmy na miejscu. Profesor pracuje jeszcze z wami? O tak. Reżyseruje jak dawniej. Pójdziesz do niego? Chcesz jeszcze raz spróbować? Nie. To nie miałoby sensu. Nie wiem, co mam ze sobą począć, jak dalej żyć. Ciągle szukam wytłumaczenia tego, co minęło i wizji tego, co nadchodzi. A jak chcesz do tego dojść? Próbuję pisać. Zawsze tego pragnąłem. Proszę, nie idź. Porozmawiajmy. Przecież rozmawiamy. Myślałem o poważnej rozmowie. Potrzebuję tego. Chciałbym... Bardzo chciałbym cię znów zobaczyć. Wszędzie cię szukałem. Znalazłbyś, gdybyś naprawdę chciał. Muszę już iść. Spóźnię się. Tworzenie nowego systemu komunistycznego w Polsce było procesem dramatycznym. Znaczna część armii podziemnej miała orientację zachodnią i pozostawała w opozycji. A w nowym ustroju Polski na opozycję nie było miejsca. W wielu częściach kraju dochodziło do demonstracji i ulicznych starć. We wsiach aktywną działalność prowadzili wrogo nastawieni do rządu partyzanci. Sytuacja międzynarodowa ulegała z roku na rok pogorszeniu, przekształcając się w zimną wojnę. Kraków stał się miejscem szczególnie ostrego konfliktu politycznego. W maju 1946 roku zorganizowano marsz protestacyjny z powodu zniesienia święta 3 maja. Przepraszam. Banda! Co tu robisz? Chowaj się. Tu nie jest bezpiecznie, chodź. Ale pech, pośpieszcie się. Jeszcze tych dwoje. Dzielni studenci. To nie studenci, tylko łajdaki. Teraz pojedziemy na milicję. Forza, andiamo!
Wszyscy są? Z wyjątkiem Karola Wojtyły. Może poszedł na demonstrację. Kto mu zezwolił? Nie wiem. Jest wiceprezesem Bratniej Pomocy. Sądzę, że cały zarząd stanął na czele pochodu. Pomódlmy się za niego i za wszystkich. Brałeś udział w marszu. Jesteś z podziemia. Kto ci wydawał rozkazy? Duch Święty. Skąd miałeś broń? Nie miałem. W protokole jest, że miałeś. To kłamstwo. Mamy zeznanie świadka. Miał halucynację. Wyprowadzić. Józef, toaleta. Załatwię to. Przepraszam, ale muszę do toalety. Dobra. Chyba uda mi się wydostać cię. Co tu robisz? Politykę. Usiłuję wyciągnąć właściwe wnioski z wydarzeń, a ty jak prawdziwy Polak robisz wszystko na opak. Nie, dostałem się tu przez przypadek z powodu dziewczyny. Dziewczyny? Jest piękna, oczywiście. Jest też bardzo serio. Próbowałem się do niej zbliżyć. Chciałem pokazać jej, że jesteś odważny. Coś w tym rodzaju. Józefie, dlaczego znosi się święta? Będziemy ustanawiać nowe. Postęp musi zwyciężyć reakcyjną tradycję. Ale kraj opiera się na tradycji. Trzeba ponosić odpowiedzialność za całość, a nie tylko za tę część, która się komuś przypadkowo podoba. Chcesz podzielić naród? To nie od nas zależy. Świat już jest podzielony, nie ma innego wyboru. Chodzi tylko o to, kto u nas będzie robił zmiany. Przyjdź do nas. Nie możemy dopuścić do tego hołoty. Zastanów się nad tym. A ja zobaczę, co się da zrobić. A więc udało się. Dlaczego płaczesz? Zostaw mnie w spokoju. Nie chcę twojej protekcji, wolę siedzieć z tamtymi w piwnicy. Ale dlaczego, Wando? Nie chcę cię widzieć. Mogę zapewnić waszą eminencję, że do jutra wszyscy zostaną zwolnieni. No, prawie wszyscy. Ale niech eminencja nie przypisuje sobie zasługi. To była decyzja polityczna. Postanowiliśmy być tym razem pobłażliwi. Dlaczego nie zwolnicie ich jeszcze dziś? Większość jest już wolna. Czy Wojtyła jest w seminarium? Tak, eminencjo. To dobrze. Kiedy kończy studia? Za rok, eminencjo. Chciałbym to przyspieszyć. Najpóźniej tej jesieni powinien być gotów. Na Wszystkich Świętych. Sam go wyświęcę, a potem wyślemy go do Rzymu. Następnym razem może być gorzej. Nadchodzą ciężkie czasy. Ora pro nobis, Sancte Laurenti, ora pro nobis.
Sebastiane, orate pro nobis. Sancti Ioannes et Paulo, orate pro nobis. A więc dokonało się. Idź w świat i nie wracaj zbyt szybko. Rozglądaj się i ucz. Jest dużo do zrobienia, wiele do uratowania i wiele do naprawy. A do tego potrzeba serca i rozumu. Ale co z jego prymicjami? Jutro dzień zaduszny, a prymicje to radosne wydarzenie. Co powiedzą ludzie? To niech go ksiądz ukryje gdzieś w kącie katedry. On chciałby odprawić mszę w krypcie królewskiej za duszę swoich rodziców, jeśli eminencja zezwoli. Krypta królewska. Macie moje błogosławieństwo. Thank you.
Po uzyskaniu święceń kapłańskich Karol Wojtyła wyjechał do Rzymu, by kontynuować studia teologiczne. Ukończył je latem 1948. Zgodnie z życzeniem arcybiskupa Sapiehy udał się następnie do Francji i Belgii, by tam zbierać doświadczenia w środowiskach robotniczych. W tym samym roku powrócił do Polski i podjął pracę w diecezji krakowskiej. Nie porzucił jednak całkowicie zainteresowań teatralnych. W tym czasie napisał dwa dramaty – Brat naszego Boga oraz Przed sklepem jubilera. W Polsce dokonywały się gwałtowne przemiany polityczne i gospodarcze. W ramach działań industrializacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa zaplanowano budowę nowych, potężnych stalowni. Modelowe miasto nowej klasy robotniczej, Nowa Huta, zaczynało przybierać konkretny kształt. Jan Krasiński. Ile dzieci? Czworo. W porządku, możecie odejść. Następny. Samotny? Nie. Mam żonę, syna i matkę. Mogą dojechać później. Mówiono, że dają mieszkanie. Zbudujecie domy, to będą mieszkania. A więc budujcie domy. Jesteście na początku listy, ale powinno być, co? Miejsce dla rodziny. Gdzie? W namiotach? W barakach? Na deskach? Mówiłem wam, zbudujecie domy, wprowadzicie się jako pierwsi. Dostanę to na piśmie? Nie ufacie władzy ludowej? Nie musicie tu pracować. Niech mi pan to napisze. Szkoda czasu, to jest w waszej umowie, a jeśli nie wierzycie, to idźcie do diabła. To niech pan da rękę. Toczy się wojna. Kto nie jest z nami, jest przeciw nam. Przyszedł pan, aby nas zlikwidować jako wrogów? Przyszedłem, aby przedstawić panu alternatywę. Albo teatr realizmu socjalistycznego, albo nic. Proszę nie odchodzić. Decyzja należy do was. A więc, kto jest za tym, by teatr się zmienił, niech podniesie rękę. A pani nie. Koledzy rozumieją sytuację i podjęli właściwą decyzję. To tchórze. Chcą zachować pensję. To kłamstwo. Czy ktoś z obecnych podjął decyzję pod naciskiem? A więc jeszcze raz. Kto jest za zmianą, niech podniesie rękę. Przepraszam. Ostrożnie, wnieś do środka. Gdzie piec? Będziemy gotować na gazie. Dostałam go w Kalwarii. Piękny. Zawiesimy go w bigłość. W nową ścianę? No zawieś go. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te.
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Jak to się stało, że ksiądz dostał się do Oświęcimia? Byłem w Bałdyńsce, jeden z przyjaciół uciekł. Jak się nazywał? Nie pamiętam. Już ksiądz zapomniał? I to ksiądz nazywa przyjaźnią? A może coś kombinowaliście? To było w czasie okupacji. Nigdy nie byłem członkiem antykomunistycznej organizacji, ani nie zrobiłem niczego przeciwko państwu. Ale inni seminarzyści, owszem. Mógłby ksiądz powiedzieć, którzy? Mógłby ksiądz nam pomóc? Na pewno ksiądz wie, że może stanąć przed sądem. Właściwie to nasz obowiązek. Ksiądz wie, że nie ma niewinnych ludzi. Być księdzem oznacza być wiernym Kościołowi i cieszyć się swobodą praktykowania religii, którą gwarantuje nasze państwo. Kościołem jest jego biskup, a nasz biskup jest w odosobnieniu. Jeden biskup, jednostka słaba i omylna jak każdy. Pan nie zna prawd naszej wiary. Biskup wraz z innymi biskupami i papieżem tworzą rdzeń Kościoła, on jest nieomylny. Nowocześni ludzie nie wierzą w dogmaty. Proponuję, aby ksiądz się zastanowił. I proszę pamiętać, przyszłość księdza leży w naszych rękach. Ja wierzę, że moja przyszłość leży w ręku Boga. Witamy. Dziękuję. Nie do wiary. Gdy pomyślę, że latem, kiedy zbierałem materiały, oni dopiero zaczynali kopać pod fundamenty. Wanda. Ty tutaj? Tak, pracuję w Nowej Hucie. Rzuciłaś teatr? Nie słyszałeś, były zmiany. A co u Mariana? Ma kłopoty, więzienie. Musimy porozmawiać. Mam nadzieję, że nie zatrzymacie nas długo, potem trudno dostać się do miasta. To dlaczego zostajesz, skoro nie masz czasu? Bo to przymusowe. Czy możemy zaczynać? Towarzysze, koledzy, spotkał nas wielki zaszczyt. Przybył do nas wybitny młody pisarz Tadeusz Sobański. Dziękuję. Wiem, że macie za sobą długi dzień pracy. I wiem także, jak trudno niektórym dotrzeć potem do domu. Ale my wszyscy chcemy Pana słuchać. Właściwie to przyjechałem, żeby patrzeć, słuchać i uczyć się. Czy są jakieś pytania? Czy ktoś czytał moją książkę? Uważam, że robotnicy powinni rozmawiać z pisarzami, nawiązywać dialog. Uważam, że na pisarzu ciąży wielki obowiązek i odpowiedzialność, bo jest on inżynierem ludzkiej duszy. Często nie dostrzegamy prawd oczywistych. Dlatego on musi nam wskazać ich prawdziwe znaczenie i na tym polega jego odpowiedzialność.
Pisarz musi jasno zdawać sobie z tego sprawę. Dziękuję. No tak, słusznie. Odpowiedzialność. Jest to coś, czego prawdopodobnie nie przemyślałem do końca. Ale napisałem książkę o budowie nowej huty. I przyjechałem, by zorientować się, czy to się zgadza. Jeśli nie, to powiedzcie mi. Jest to jedyny ważny powód do rozmowy. Czy istnieje Bóg? Dlaczego mnie o to pytacie? W mojej książce chodzi o coś innego. Czy są jeszcze jakieś pytania? Masz się uczyć, a nie zabawiać. Posłuchaj, co ten człowiek napisał. Jaki człowiek? No ten pisarz, który był na zebraniu i napisał książkę o nowej hucie. Niech pisze, co chce. Co ciebie to obchodzi? Posłuchaj, tato. Ten niekończący się sznur wozów, ozdobiony barwnymi kwiatami, ciągnie wzdłuż ulicy. Radosne rżenie koni słychać było daleko. Skrzypce mieszały się z niskim pomrukiem basu. Tak wiele ślubów naraz. Lecz ta radosna procesja nie podążała do kościoła. Była to ludność wiejska zmierzająca ku nowemu przeznaczeniu. Rzeczywiście tak było? Nie masz nic lepszego do roboty? Ten człowiek pisze, bo mu za to płacą, a ty masz się uczyć. Od czytania takich wzór nie będziesz mądrzejszy. Czekaj. Lecz ta radosna procesja nie podążała do kościoła. Była to ludność wiejska zmierzająca ku nowemu przeznaczeniu. O co chodzi? Nic. Najpierw dziewczyna, a teraz ksiądz. Co ty się pakujesz? To jej brat. Masz nazwisko i szczegóły. Rozumiem. Ilu ona ma jeszcze krewnych? Józefie, on niczego nie zrobił. Przymknęli go, aby innym napędzić strachu. To będzie proste dla ciebie, taka mała prośba. Dla ciebie może drobnostka, ale dla partii nic nie jest drobnostką. Ja nie jestem członkiem partii. Boże, porozmawiajmy jak ludzie. Ale ja jestem w partii, a to jest sprawa partii. Więc nie chcesz tego zrobić nawet dla mnie? Gdyby chodziło o ciebie, mówisz, że nie jesteś w partii, ale to, kim jesteś, zawdzięczasz partii. Jesteś pisarzem, piszesz dla systemu. Nie mów więc, że się nie zdecydowałeś. A jeśli akceptujesz system, musisz także akceptować to, co ustanawia jego władza, nawet jeśli czasami wydaje się to nieprzyjemne. Nawet wtedy, gdy czasami wydaje się to niemoralne, uważaj. Metody funkcjonują albo nie. Zaakceptowałem system, ponieważ sądziłem, że pomijając inne sprawy, gwarantuje jednostce podstawową sprawiedliwość. Jestem starszy od ciebie o jeden holokaust. Czy nie pamiętasz, jak Betcie powiedziałeś do mnie, wstań i idź? Teraz ja mówię do ciebie, ratuj siebie samego. Mam porzucić człowieka, który potrzebuje pomocy? Mnie w ogóle nie wolno tego słuchać. Nawet gdybym chciał, nie mógłbym ci pomóc. Ale ostrzegam cię. Jesteś pisarzem, masz nazwisko. Jeśli wejdziesz w drogę partii, możesz stać się nikim. My daliśmy ci nazwisko i my możemy je odebrać. Zrobisz to dla mnie, czy nie? Przepraszam cię, ale na mnie już czas. Mam zebranie. Stalinizm i zimna wojna spowodowały, że Polacy znaleźli się pod stałym naciskiem. Na porządku dziennym było gwałcenie i wypaczanie prawdy. Władza w rozmaity sposób próbowała pozbawić ludzi siły oporu i wolności myśli. W tych czasach Karol Wojtyła był wikarem w parafii świętego Floriana w Krakowie. Szybko zdobył rozgłos jako kaznodzieja, spowiednik i organizator życia religijnego studentów.
Ciao. Dzień dobry. Niełatwo cię znaleźć. Szukam cię od wczoraj. Nie wiedziałem, że pracujesz w biurze. Zabroniono mi pracować w teatrze. Potrzebujesz kogoś, kto by przepisał na maszynie twój rękopis? Nie o to chodzi. Przecież powiedziałem, że szukałem ciebie. Więc czego sobie życzysz? Może moglibyśmy wyjść? O co chodzi? Ja chciałem... Już wiem. Przychodzisz po podziękowanie. Wiem, że interweniowałeś w sprawie mojego brata. Nie prosiłem cię, ale serdeczne dzięki. Został zwolniony. Gruźlica, której nabawił się w Oświęcimiu, znów dała o sobie znać, ale teraz czuję się dobrze. Cieszę się. Tylko, że nie przyszedłem po podziękowanie. To po co? Żeby cię zobaczyć. Widzisz? Stało mi się coś bardzo złego. Bardzo cię potrzebuję. Słyszałam, że masz kłopoty z nową książką. Proszę, nie bądź taka. A jaka? Ja wiem, jak się człowiek czuje, gdy traci względy. Niełatwo wtedy dalej pracować. To nieważne, przynajmniej teraz. Nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Wczoraj umarła moja matka. Bardzo ją kochałem. Sądziłem, że ty... Ale nie, przepraszam. Tadek! Tadek! Wybacz mi. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Proszę księdza, ja... Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie przyszedłem do spowiedzi, chcę tylko dopełnić formalności. Jakiej formalności? Chciałbym wziąć ślub kościelny. To nie formalność, lecz sakrament. Ale ja nie jestem wierzący. To ze względu na narzeczoną. W co pan nie wierzy? Jeśli mamy rozmawiać, to może gdzie indziej. Jeśli mamy dopełnić formalności, jeden z nas musi siedzieć, a drugi klęczeć. Ja nie wierzę, że Bóg, przychodząc na ziemię, objawił się w znakach i słowach. Zatem w co pan wierzy? W to, że człowiek zdolny jest znieść się ponad swoją naturę i tworzyć nowe światy. Co znaczy dokładnie to samo? Pan nie wierzy w to, w co pan wierzy. Albo Bóg stworzył nas i zniżył się do naszego poziomu, albo my stworzyliśmy Boga i wznieśliśmy się na Jego poziom, jedno albo drugie. Bóg stworzył nas na podobieństwo swoje. Jeśli my mielibyśmy stworzyć Boga, to na czyje podobieństwo? Na nasze. Ale wtedy moglibyśmy stworzyć tyrana, dyktatora lub błazna.
Natomiast ten, którego my wyznajemy, jest święty, miłujący i bezinteresowny. Wedle jakich danych moglibyśmy stworzyć Boga, który w niczym nie jest do nas podobny? Wedle danych czystego intelektu, który mówi, co jest dobre, a co złe. Skoro mówi Pan o danych czystego intelektu, to od wiary dzieli Pana tylko jeden logiczny krok. Ale ja muszę być wolny. Gdybym chciał stracić wolność, to uczyniłbym to nawet dzisiaj dla spokoju ducha. To poświadczenie odbycia spowiedzi, czy zechciałby ksiądz podpisać? Pozwoli Pan, że na koniec coś jeszcze powiem. W języku teologicznym serce równoznaczne jest z osobą, a osoba w języku etyki równoważy się z prawdą, a prawda w języku wiary znaczy Bóg. Jeśli Pan kogoś kocha, jest Pan bliżej Boga, niż Pan sądzi. No cóż, będzie lepiej, jeśli przyjdzie Pan do mnie do kancelarii i porozmawiamy o Pańskim ślubie. Józef Stalin, przywódca światowego ruchu komunistycznego, zmarł w marcu 1953 roku. Fala niepokojów ogarnęła wszystkie kraje Europy Wschodniej, a w Polsce przybrała szczególnie gwałtowne formy. Nastąpiły istotne zmiany. Ksiądz prymas kardynał Wyszyński został zwolniony z aresztu. Zwolniono także pozostałych biskupów i księży. Kościół wspomagał ten proces przemian i uspokajał nastroje narodu na rzecz nowego kierownictwa. Dzięki temu uniknięto tragedii, jaką przeżyli Węgrzy. Mogę prosić o autograf? Z przyjemnością. Dziękuję. Czy ja też dostanę autograf? Jak widzę, wydają twoje książki. Tę cenzura przetrzymała 2 lata. Wiesz pewnie, że ostatnio byłem na Indeksie. Ostrzegałem cię, ale nie chciałeś słuchać. Teraz wiesz, co znaczą słowa Stalina: kto nie jest z nami, jest przeciw nam. Przestrzegałeś, ale nie pomogłeś. Próbowałem pomóc twemu szwagrowi, temu księdzu. Wypuścili go. Nie szukam usprawiedliwienia, wierz mi. Chcę ci coś powiedzieć. Miałeś rację. Istnieje coś ważniejszego niż sukcesy. Pamiętasz, jak cię to denerwowało? Denerwowałem się, bo byłeś nieludzki. To prawda. Potem zrozumiałem, że cel niekoniecznie uświęca środki. Wszystko, co się wydarzyło, było dla mnie szokiem. Ja naprawdę wierzyłem w Stalina. Rzeczywiście nie wiedziałeś o niczym? Wiedziałem dużo. O torturowaniu, o czystkach, represjach. Wiedziałem prawie wszystko. Ale sądziłem, że to było konieczne. Może to getto, a może Holokaust nauczył mnie nie wierzyć w ludzi i pokładać nadzieję w socjalistycznym państwie. A teraz? Teraz? Oddałem legitymację i nie jestem już w komitecie. Jestem nikim. I co zamierzasz? Spróbuję na nowo spojrzeć na historię. Chętnie napisałbym coś o dziejach Żydów w Polsce. Zostań naukowcem. Powinieneś tak zrobić. Warszawa, rok 1958. Ojcze, on tam jeszcze jest.
Ten ksiądz jeszcze tam jest. Jaki ksiądz? Nazywa się Karol Wojtyła. Przyjechał wieczorem, leży na podłodze. Mówi, że mianowano go biskupem, gdy był z przyjaciółmi na kajakach nad jeziorami. Może siostra zapyta, czy podać mu coś do jedzenia. Niczego nie chce. Mówi, że ma jeszcze 2,5 godziny do odjazdu pociągu do Krakowa. To zostawmy go samego. Karol Wojtyła został wyświęcony na biskupa w 38 roku życia i sprawował funkcję sufragana krakowskiego. Poza pracą duszpasterską kontynuował studia teologiczne. Prowadził seminaria na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i publikował wiele prac. Wielki rozgłos przyniosła mu książka na temat miłości i małżeństwa. Odwilż po zwrocie 1956 roku doprowadziła do złagodzenia napięć między kościołem i władzą polityczną, która w tym czasie zabiegała o przychylność społeczeństwa. Dzień dobry, może się poczęstujecie? Kop dalej. Dziękuję, księdzu. Skąd pani jest? Nigdy pani tu nie widziałem. Z Krakowa. Jesteśmy w Krakowie. Ale ja jestem ze starego. Studiuję na uniwersytecie. I co pani tutaj robi? Chcemy pomóc w ustawieniu krzyża. Skąd się dowiedzieliście? Wujek nam powiedział. Wujek? Ksiądz Wojtyła. Nazywamy go wujkiem. Właściwie to on jest biskupem. Chcecie coś do jedzenia? To niezwykłe. Dziękuję. Chodzi z nami na narty i w góry. Nasz ksiądz też jest w porządku. Gdyby było inaczej, mnie by tu nie było. I gdyby nie to, że babcia chciała. Dlaczego? Bo tak naprawdę to nie jestem wierzący. Tutaj zbudujemy nasz kościół. Znowu dali cię na spychacz. Nie mają kogoś młodszego? Tylko dzisiaj, potem wrócę na bazę. A co dzisiaj ma być nadzwyczajnego? Mamy coś zniwelować na wieńczycach. Nie mogą tego zrobić bez ciebie? Polecenie komitetu. Polecenie komitetu. Nic ważnego. Akurat. Wszystko święte, co w komitecie powiedzą, tak? Niczego tam nie będą plantować. Mówię ci, Władek, ty się w to nie mieszaj. Niech mama nie gada głupstw. W partii musi być dyscyplina. Gdy każą iść, to idziesz. A jeśli ci każą być żonę za kół, zrobisz to bzdura. Pewnie myślisz, że nie wiem, co oni knują. Chodzi o krzyż. Przecież mają pozwolenie, mają tam budować kościół. Może miejsce nie jest odpowiednie, a może cofnęli.
Nie mają prawa cofać. Jeśli lokalizacja została zatwierdzona, to kto cię pytał o zdanie? Lokalizacja. Władek? Nie idź. Powiedz im, że jesteś chory. Nie róbcie mu krzywdy, to nie jego wina. Zeszyli ci? Tak. Idziemy do domu. E ora che succede? Co się dzieje? Jeśli dalej chcesz bić się o krzyż, to proszę, oni z wami powalczą. Towarzyszu sekretarzu, ludzie biją się od 3 dni, są ranni, aresztowani. Dziękuję za informację. Myśleliście, że rewolucja to gadanie w gazetach? Kto na tym zyska? Ludzie są wzburzeni. Posłuchajcie. Nowa Huta ma być miastem socjalistycznym. Pierwszym prawdziwie socjalistycznym miastem w Polsce. Tu nie ma miejsca na kościół. To dlaczego wydano zezwolenie? Wygląda na to, że czasami my się mylimy. A więc to była pomyłka? A jak sądzicie? Ja uważam, że jeśli się ludziom coś obiecuje, a potem nie dotrzymuje, to... Wiecie, trzeba mieć trochę wyobraźni, by móc patrzeć w przyszłość. Ci ludzie, którzy teraz bojują o ten krzyż kijami i kamieniami, nie wyzwolili się jeszcze spod sutan swoich księży, ale dorasta nowe pokolenie. Wkrótce kościoły będą świecić pustką. Ludzie sami zobaczą, kto ma rację. Skąd pochodzicie? Ze wsi? Tak, z okolic Kalwarii. Mieliście ziemię? Ojciec miał 4 morgi. No tak. A teraz macie mieszkanie z łazienką, centralne, dobrą pracę. Przypuszczam, że studiujecie na AGH. A widzicie. Kto wam to dał? Kościół czy władza ludowa? Ja to rozumiem, ale... Tak? Dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muszę natychmiast mówić z księdzem arcybiskupem. Przykro mi, ojcze, nie sądzę, by to było możliwe.
Ale sprawa jest bardzo pilna, przyjeżdżam z Nowej Huty. Arcybiskup wie, co się dzieje. Tam w każdej chwili może dojść do nieszczęścia. Będziemy się modlić, aby nie doszło. A co ja mam robić? Wczoraj arcybiskup wysłał biskupa Wojtyłę do Warszawy. Ma się spotkać z prymasem. Spodziewamy się go dziś wieczorem. Lecz co ja mam robić do tego czasu? Kto wie, może już polała się krew. Na pewno nie. Skąd siostra wie? Bo ufam. Gdy biskup Wojtyła wyjeżdżał, zapytałam go, co będzie, jeśli tam wydarzy się coś złego. A on powiedział, ufaj. Przekazuję to księdzu jako posłanie naszego pasterza. W 1962 roku Sobór Ekumeniczny zwołany przez papieża Jana XXIII rozpoczął pracę nad odnową Kościoła. Karol Wojtyła przedstawił projekt Kościoła w nowoczesnym świecie, który następnie stał się przedmiotem obrad. Pod koniec trzeciego posiedzenia papież Paweł VI, następca Jana XXIII, wręczył biskupowi Wojtyle kamień z fundamentów katedry świętego Piotra z poleceniem wmurowania go w fundamenty Kościoła w Nowej Hucie. Kocham cię. A ty? Jesteśmy w kościele. Wybacz. Myślałem, że to plac budowy. Niech miłość Boga Ojca i łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa zawsze będą z wami. Kościół, który się już wyłania, został tutaj, na tym miejscu, wystany, wyklęczony i został tutaj, na tym miejscu, wycierpiany, wymyślony waszą wiarą, waszą żarliwą, niezłomną postawą. Chciałbym powiedzieć Panu Jezusowi, popatrz, Chryste, jakeś się wzbogacił. Jak wielu jest tych, którzy przyszli tu w Nowej Hucie, ażeby otoczyć Twoje polskie Betlejem. Nowa Huta, rok 1968. Dokąd idziesz? Na Politechnikę. Przecież studenci strajkują, nic tam po tobie. Moje miejsce jest z nimi, oni walczą w mojej sprawie. Ach tak, a niby o co walczą? O wolność. O taką wolność, jakiej ty nie znasz. Nie mieszaj się do tego, a może chcesz, by cię zatłukli na śmierć. Dokąd to, tato? Tam, gdzie moje miejsce. Z tym? Wszyscy mają coś takiego. Po co? Bić studentów? Nie, tylko po to, żeby ich postraszyć. Postraszyć? No to postrasz mnie, tato. Nie pójdziesz. Nie po to całe życie harowałem, żeby cię wyrzucili z powodu głupoty. Słuchaj ojca i nie idź. Co cię to obchodzi? Obchodzi, bo tu idzie o Polskę. Co ty się na tym znasz? Ty walczyłeś o Polskę? O tak, burzyć spokój to nic trudnego. Zgadza się. I nic trudnego bić ludzi pałami. Już raz stanąłeś przeciwko swoim. Powinieneś zostać. On nas nigdy nie będzie słuchał. On jest jednym z tych wielkich inżynierów. Myśli, że wszystko wie najlepiej.
Przyjechali po ciebie. Idź już, czekają. Nie idę. Idź, przyprowadzisz go. Jak chce, to niech się temu przyjrzy. Może ma rację. Trąbią na ciebie. Nie idę. Niesamowite, milicjanci potraktowali mnie jak chuligana. Po tym, co się dzisiaj wydarzyło, studenci będą pana uwielbiać jako obrońcę. Pan też ich bronił, jakkolwiek nie wypuścił pan aktówki z rąk. Mnie nie będą uwielbiać. Obawiam się, że to już koniec mojej uniwersyteckiej kariery. Czytał pan dzisiejsze gazety, profesorze? Nie. Sporo w nich piszą na temat nauki i sejonizmu. Co to ma wspólnego z panem? Nic. Chodzi tylko o to, co rozumie się pod pojęciem nauki. Trzeba znaleźć kozła ofiarnego, który za to zapłaci. Zna pan anegdotę o żydowskim lekarzu i faraonie? Nie. Lekarz przepisał faraonowi lewatywę, ten zaś tak się zezłościł, że kazał ją zrobić lekarzowi. Z czasem każdy kolejny władca, gdy czuł się źle, kazał robić lewatywę wszystkim Żydom. Jest pan przewrażliwiony, doktorze? Nie. Jestem historykiem. No tak, jako historyk marksistowski zapewne nie mógł pan przewidzieć takiego biegu wydarzeń. Co najmniej w roku 56 stwierdziłem, że istnieje rozbieżność między teorią i praktyką. Jestem pewien, że historia nie ogranicza się tylko do rozważań teoretycznych. Jakie są pańskie wnioski? Chciałby pan usłyszeć, że zaczynam wątpić w marksizm? Ale tak nie jest. Chociaż być może mam wątpliwości co do jednego marksistowskiego państwa, tym niemniej będę nadal usiłował kontynuować moją pracę tu, w tym kraju, jako nauczyciel marksistowski. W tym kraju, w moim kraju, którego nigdy nie opuszczę, chociaż pozostaję pod taką presją. Żądamy wolności słowa. Co ci się stało? Podobno chcieliście tylko postraszyć. Wiesz, co zrobili z Magdą? Puść mnie! Co wy robicie? Zamknij się! Przestańcie! Nienawidzę cię, taka jest wasza sprawiedliwość.
On uderzył swego ojca. Tak to jest, gdy wychowuje się dzieci bez Boga. Ani ucisk, ani szukanie kozłów ofiarnych w postaci syjonistów nie były w stanie zapobiec protestom, które doprowadziły do przelewu krwi podczas wystąpień robotniczych w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie w 1970 roku oraz do zmiany ekipy rządowej. 6 lat później doszło do ponownej konfrontacji. Doprowadziła ono do silniejszej koalicji robotników, intelektualistów i studentów. Powstały nielegalne wolne związki zawodowe, pojawiły się podziemne publikacje, które wychodziły poza cenzurą. Kościół wszędzie udzielał pomocy i ochrony. Musimy porozmawiać z Sobańskim. Poczekaj, pogadam z nim. Przepraszam, mam pytanie. Czy mógłby pan wyjść na chwilę? Przepraszam państwa. Oto pańska książka, wyszło trochę prymitywnie, kilka stron nie jest najlepszych. Milicja skonfiskowała naszą drukarkę. Wydrukowana jest znakomicie, naprawdę znakomicie. To prawdziwa książka. Miał pan już lepiej wydawane. Nie, mój przyjacielu. Ta jest najpiękniejsza. Mam nadzieję, że jej treść godna jest waszego zaangażowania. Wie pan, że rozprowadziliśmy już prawie wszystkie egzemplarze? Kiedy? Teraz przy wejściu. Sądzi pani, że wszyscy ci ludzie mają tę książkę? Nie dla każdego starczyło. Przepraszam. Może należało ją jeszcze poprawić, może trochę skrócić. Uważam, że jest doskonała. Dziękuję. Mam nadzieję, że moja praca warta jest ryzyka, jakie podejmujecie. Przecież możecie być aresztowani, stracić pracę lub wstrzymają wam paszporty. To już się stało. Co? Nie ma sprawy, nie wybieramy się za granicę. Nam tutaj dobrze. Dziękuję. Wybrałam kilka wierszy Czesława Miłosza, naszego wielkiego poety, który od wielu lat żyje za granicą, a jego nazwisko nigdy nie pojawia się w prasie. W 1967 roku Karol Wojtyła został kardynałem. Głównie dzięki jego staraniom został uznany błogosławiony Maksymilian Kolbe, który oddał swe życie, by ratować współwięźnia w Oświęcimiu. W 1967 roku papież Paweł VI powierzył kardynałowi Wojtyle głoszenie kazań wielkopostnych. Na przygotowanie ich miał tylko 2 tygodnie. Dodatkowe utrudnienia stanowiły napięcia w Polsce, które opóźniały budowę kościoła w Nowej Hucie. Było to przedsięwzięcie szczególnie bliskie sercu kardynała. Mógłby mi pan powiedzieć, gdzie będą wygłoszone kazania wielkopostne? W kaplicy świętej Matyldy. Czy kardynał Wojtyła już zaczął? Jeszcze nie. Pragnę zacząć od słów dobrze znanych. Jezus Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci. Śpiewa Kościół w liturgii Wielkiego Czwartku.
Nie zapomnę nigdy pierwszego przeżycia tych słów i tej liturgii w wielkiej oprawie katedry wawelskiej przy wielkim ołtarzu metropolita krakowski, niezapomniany książę Adam Stefan Sapieha. Kiedy po słowach świętego Pawła wyrażających chrystusowe posłuszeństwo aż do śmierci zaległo bezwzględne milczenie, odczuwałem, że nie tylko my, ludzie żywi, milczymy, ale milczy wraz z nami cała ta katedra, w której skoncentrowała się historia mojego narodu. Cała ludzkość, Kościół i świat, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zapadają w głębokie, pełne religijnej czci milczenie wobec faktu. Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci. Ten akt sprawiedliwości wobec Boga pozostawił człowiekowi jako niewyczerpane źródło usprawiedliwienia. Tyle było i jest różnych programów uzdrowienia świata, zapowiadających prawdziwą sprawiedliwość między ludźmi. Żaden z nich nie jest jednak zupełny, jeśli nie jest związany z tym usprawiedliwieniem wobec Boga, które przyniosło posłuszeństwo Chrystusa. Posłuszeństwo aż do śmierci. Gdzie ona jest? Co? Muszę iść do roboty. Ludzie czekają. Gdzie moja karta? Dov'è il mio cartellino? Ma pan się zgłosić do dyrektora. Nikt za was roboty nie zrobi. Co to ma znaczyć? Strajk? Tak. Będziemy pracować, jak wróci brygadzista. Dobrze wiecie, że nie wróci, został przeniesiony. Przeniesiony? Wyrzuciliście go. Dyrekcja ma prawo przenieść lub zwolnić pracownika. Bez powodu? Może źle pracował. Od kiedy pan tu jest? On był od początku, budował stalownię. Nie będę z wami dyskutował. Pewnie, my mamy tylko robić i milczeć. On walczył o nasze prawa, o wolne niedziele, dopłaty. Dlatego go wyrzuciliście. To sprawa związków zawodowych. Wracacie do roboty, czy nie? Nie. No dobrze, inaczej porozmawiamy. W każdym razie to nie było ostatnie słowo. Rozejść się. No już, do roboty. Jeszcze zobaczymy, nie znamy takie numery. Nie poddam się tak łatwo. Pójdę do sądu. Może pan iść, ale odradzam. Rada zakładowa rozmawiała z każdym z pańskich ludzi osobno i wszyscy przyznali, że podburzał pan do strajku, przeszkadzał w pracy. 40 wagonów. Dziś tylko 40 wagonów, towarzyszu dyrektorze, jutro będzie lepiej. Boją się. Gdybym tam był, mówiliby inaczej. Widocznie pański następca umie lepiej postępować z ludźmi. Teraz wszystko przebiega bez zakłóceń. Proszę, niech pan pójdzie ze mną do ludzi. Nie ma powodu. Mam prawo widzieć się z kolegami, ale poza zakładem. Pan tu już nie pracuje. Nie ma pan prawa przebywać na terenie huty. Niech pan posłucha, przepracowałem tu 25 lat. Wszystko sam budowałem, zaczynałem od fundamentu. Niech pan da spokój, bo będzie pan miał kłopoty. Niech pan nie próbuje mnie straszyć. Stracha to wy macie. Wiecie doskonale, co o was sądzą robotnicy. Ich nie uda się wywieźć w pole. Oni doskonale wiedzą, jak ich okradacie. Niech pan przestanie i znika. Ja mam znikać? Wy znikniecie z waszych wspaniałych biur, albo wyrzucą was robotnicy. Zaraz pan się przekona, że umiemy się bronić.
Władek Nowak della fonderia che vi parla. Tu Władek, mówię do was z administracji. Wzywam wszystkich robotników, by przerwali pracę i podeszli do głównych bram. Nawet nie umie się pan tym posługiwać. Jesteśmy uczciwymi ludźmi, zawsze byliśmy. Czego szukacie? Tam są tylko ubrania i pościel. Dziękuję. Czyja ta teczka? Co to jest? Nie umie pan czytać? Nielegalne książki wydane bez zezwolenia cenzury. I broszury o mszy w Gdańsku w rocznicę strajku. Już się pan nie wywinie. To działalność antypaństwowa. Który z was rozpowszechnia te publikacje? Ja. One są moje. Tato, nie odzywaj się, gdy mówi ojciec. Ja rozpowszechniałem te broszury. Dlaczego? Trzeba przypomnieć narodowi krzywdy wyrządzone robotnikom. Miał pan już dość kłopotów pracy, a teraz staje się pan prawdziwym przestępcą. Pójdzie pan z nami. Wybaczcie mi. Nie będą go długo trzymali, to przecież pierwszy raz. Dzisiaj w rocznicę tragicznych wydarzeń grudniowych, kiedy przelano robotniczą krew w Gdańsku, Gdyni i w Szczecinie, chciałbym zacytować słowa naszego pasterza kardynała Wojtyły, który powiedział: ludzie pracujący, robotnicy w Polsce, stanowią potężną armię wierzących, przyjaciół Chrystusa, którzy przede wszystkim pragną miłości między ludźmi. Nie chcą kogokolwiek nienawidzić, ale mają świadomość swych praw opartych na konstytucji i ustawach państwowych. Wiedzą dobrze, że mają prawo do wolności przekonań religijnych, prawo do wolności sumienia i chcą, by te podstawowe prawa były w pełni przestrzegane. Siano genuinamente sostenuti.
W sierpniu 1978 roku, po 15 latach dramatycznego pontyfikatu, umiera papież Paweł VI. Po niezwykle krótkim konklawie kardynałowie wybrali nowego papieża, kardynała Albina Luciani, który przyjął imię Jana Pawła I. Te dwa imiona miały oznaczać, że nowoobrany papież będzie kontynuował dzieło swoich poprzedników, odnowę Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego. Z nowym pontyfikatem wiązano wiele nadziei, lecz papież Jan Paweł I zmarł nagle, zaledwie po 33 dniach od dnia wyboru. Po raz drugi w tym samym roku zebrało się konklawę. Kardynałowie zamknięci w kaplicy Sykstyńskiej mieli wykonać trudne zadanie wyboru nowego zwierzchnika Kościoła Powszechnego. Jak oni to robią, że dym jest albo czarny, albo biały? Biały to chyba para. A czarny, gdy ktoś wkłada do ognia mokrą słomę. Inaczej nie umiem sobie tego wytłumaczyć. W ubiegłym roku przerabiałam z moją klasą wiersz Słowackiego, w którym mówi o wyborze polskiego papieża. Pisał o tym ponad 100 lat temu, ale to nie zmienia istoty wizji. Polska była wtedy pod zaborami. Napisał ten wiersz ku pokrzepieniu serc. Był poetą, nie prorokiem. Można? Jeżeli konklawę szybko się skończy, to może wujek jeszcze do nas wróci. Czy nasz czas jest taki sam jak w Rzymie? Tak. To nastaw radio, może złapiemy Watykan. Mamy polskiego papieża, został nim Karol Wojtyła. Niech żyje Polska! Tatku, co ci jest? Nie cieszysz się? Oczywiście, że tak. Nie widać tego? To dlatego, że boję się o niego. Czy oni są w stanie zrozumieć, ile on przecierpiał, by zostać tym, kim jest? W jakimś sensie będzie teraz bardzo samotny. Masz rację. Ale tak jest jego powołanie.
Miałem tyle spraw, które chciałem z nim omówić. Tyle rzeczy na nowo przemyślałem, a nic już mu nie powiem. Tak, on nigdy nie wróci. A nawet gdy przyjedzie, to tylko po to, aby się pożegnać. Chodźcie szybko. Kraków, rok 1979.